Kolejny przejazd Krośnieńskiej Zetki. Znowu zbliżamy się od strony ulicy Czajkowskiego, lecz tym razem będziemy jechali drogą z pierwszeństwem przejazdu. Sygnalizujemy, droga ma przebieg w prawo, następnie w lewo. Mamy jeszcze przejazd kolejowy, ale zobaczcie, jedno przejście dla pieszych. Tu warto sprawdzić sygnalizację świetlną przed przejazdem kolejowym. Przed samym przejazdem kolejowym upewniacie się, lewa, prawa strona. Nie rozpędzajcie sobie za dużo. Zobaczcie, jedno przejście dla pieszych. Droga z pierwszeństwem, przebieg w lewo. Tak, jedziemy. I uwaga, kolejne przejście dla pieszych. Dlatego tutaj nie rozpędzamy dużo. Sprawdzamy. Często traficie na takie osoby, które przy przejściu dla pieszych prowadzą konwersacje. Warto pojechać wolniej, żeby dobrze ocenić tą sytuację. Niby prosto, bo cały czas droga z pierwszeństwem, ale mamy trzy przejścia dla pieszych, przejazd kolejowy, jest co robić. Pilnujcie się, nie dajcie się złapać, trzymamy za Was kciuki i do zobaczenia w następnym nagraniu.